Kochani, chcemy Was zaprosić teraz na chwilę koncertu uwielbienia z zespołem Pan Króci. Zostaliśmy zaproszeni już drugi dzień do współtworzenia dzieła, które się nazywa Domówka u Jana Pawła II. Tak sobie pomyślałem, że Jan Paweł jest w niebie, czyli można powiedzieć, że ta domówka jest w niebie. Czyli Jan Paweł II chce, żebyśmy z nim się spotkali i stworzyli taki kawałeczek nieba. Kawałeczek nieba tutaj, dzisiaj w Rzepedzi, teraz. Dlatego zapraszamy Was do tej modlitwy. Następnie będzie różaniec i apel jasnogórski. Dlatego zapraszamy, przyłączcie się do naszej modlitwy. Przyjąć pełen mocy i cześć.
Można się uśmiechać. Mariusz, uśmiechnij się. Pięknie. Moi drodzy, właśnie, jak tak sobie pomyślałem teraz, że pewnie Jan Paweł II to jest właśnie dla nas takie, to jest taki przykład, takie wezwanie, że można być naprawdę kimś wielkim, ale tylko wtedy, gdy jesteśmy blisko Boga. I ten Pan Bóg, On nas uzdalnia do tej świętości, doskonałości, do tej wielkości. Natomiast to jest właśnie też to, co mówiliśmy na kazaniu wczoraj. To wypełnianie przykazania miłości, to bycie tą winoroślą, te ostatnie dni, ten 14-15 rozdział Ewangelii Jana, to jest właśnie to słowo, które jest taką instrukcją, które pokazuje, co robić, aby obfitować, być tą winoroślą, tym krzewem, który jest obfitością, który, no właśnie, wydaje wiele owoców. I moje pytanie do Ciebie, to jest pytanie do nas tutaj obecnych, do Ciebie gdzieś tam, gdzie nas słuchasz, gdzie z nami jesteś. Czy Ty chcesz w ogóle być bogaty w dobro, w owoce Bożych łask, które mogą się w nas, w Tobie spełniać, realizować? I to się samo nie zrobi. Pan Bóg wkłada w nas talenty, dary, charyzmaty, wkłada w nas wielkie, wielkie pomysły, tak jak wkładał w Jana Pawła II, ale On z Nim, z Bogiem współpracował. I my też jesteśmy do tego wezwani. Amen! 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 Oh yeah! Zaśpiewajmy jeszcze raz refren. Jak wielki jest Bóg! Amen! Jak wielki jest Bóg! Śpiewaj ze mną, wielki jest Bóg, wszyscy wiedzą, wielki, wielki jest Bóg. Jak wielki jest Bóg, śpiewaj ze mną, wielki jest Bóg, wszyscy wiedzą, wielki, wielki jest Bóg. Ulubionych piosenek. Błogosław. Mamy nadzieję, że wasza też. No jak? Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapomina. On odpuszcza wszystkie Twoje
według grzechu. Nie chcę wiecznie gniewać się. On pamięta, żeśmy prochem. On najlepiej wie. Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominam. Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapomniał. Jak ojciec nad swoimi dziećmi, Pan lituje się nad pokornym. On oddala od nas nasze winy, jak daleko wschód od zachodu. Człowieka są jak trawa, kwitnie on jak polny kwiat. Kiedy mocniej wiatr zawieje, znika polny świat. Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. Najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. Amen. Amen. Moi drodzy, śpiewamy teraz być może dla niektórych nową piosenkę, Chwalę Cię Panie. Też jest z niej troszkę energii i chcemy Wam tą energię przekazać. Muzykanty już się tutaj stroją, natomiast zanim właśnie przyjdziemy do tej piosenki, to chcę powiedzieć, że Pan Bogu bardzo miła jest modlitwa uwielbienia. Bardzo miła jest dla Niego, gdy wznosimy do Niego nie tylko prośby, nie tylko mówimy, potrzebuję to, chcę to, nawet nie tylko to, gdy tylko na tej modlitwie żalimy się, czy przepraszamy, tylko On też chce usłyszeć dziękuję i też chce usłyszeć to nasze wielbię Cię, uwielbiam Cię, oddaję Ci chwałę. I ta modlitwa uwielbienia, ta modlitwa wychwalania Boga, ona zawsze przynosi wiele, wiele dobra w nasze życie. Otwiera niebo. I ta domówka u świętego Jana Pawła II to jest wezwanie do tego, żeby no właśnie uwielbiać ze świętymi, ze świętym Janem Pawłem, z naszymi patronami, patronami naszych parafii, wspólnot. Uwielbiajmy Pana.
Lecie, Panie, całym moim sercem. Lecie, Panie, całym moim sercem. Opowiadam wszystkim wspaniałe Twe dzieła. Opowiadam wszystkim. Cieszył się będę i radował w Tobie. Sam będę śpiewał na cześć Twego imienia. O Najwyższy, o Najwyższy, o Najwyższy, o Najwyższy. Wszystkim wspaniałe Twe dzieła. Opowiadam wszystkim. Cieszył się będę i radował w Tobie. Sam będę śpiewał na cześć Twego imienia. O Najwyższy, o Najwyższy, thank you.
Wow, okej. Okay. Było chyba z powerem. Dobrze, moi drodzy. Tak się składa, że minęło pół godziny. A niestety. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Mogliśmy wynegocjować z szefostwem Radiofara więcej czasu. No teraz musimy się... Więc teraz nie zaproszą, więc musimy powoli się lądować. Moi drodzy, na koniec, zanim przejdziemy do modlitwy tutaj, wystawimy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i odmówimy różaniec. Zanim do tego przejdziemy, taka piękna, piękna pieśń maryjna, którą myślę wielu z nas zna i pewnie z nami zaśpiewa, Ave Maria. Woła cały świat. Wołamy my tutaj z Rzepeci, z domu rekolekcyjnego. I chcemy, żeby zawołała cała rodzina Radiofara, wszyscy ewangelizatorzy i wszyscy, którzy nas teraz oglądają, słuchają. Zawołajmy, zaprośmy z mocą Maryję. I następnie już będzie różaniec. Pozdrawiam Ciebie, Matko, Mistrzyni moich dróg. Pozdrawiam Ciebie, Pani, Nadzieją moich próśb. Pozdrawiam Cię, Królowo, w swe dłonie weź nasz los i wspieraj, byśmy zawsze nieśli miłości to. Pozdrawiam.
moje serce Cię czuje i choć kryją Cię zasłony, Ty wiesz, że Cię miłuję, miłuję. Przed Tobą ukrytym w tej najświętszej hostii. Klękamy przed Tobą, aby Ci powiedzieć: uwielbiam Cię, dziękuję Ci. W tym dzisiejszym różańcu szczególnie chcemy wołać o przemianę ludzkich serc. I Jan Paweł II to chyba taki wyjątkowy przykład, że to serce może być bardzo piękne, że to serce może być bardzo ludzkie, ciepłe, troskliwe, odpowiedzialne, no właśnie, pełne tego przykazania, aby się nawzajem miłować. I Polska, nasze otoczenie, nasze środowisko, może nawet nasz dom, często są wypełnione, są dotknięte zimnymi sercami i wtedy źle się żyje, gdy w domu jest ktoś, kto ma zimne serce. Źle się żyje, gdy w moim otoczeniu są tacy ludzie w pracy, w szkole, na uczelni, w moim sąsiedztwie. I tak dalej. Źle, gdy serca naszych rządzących są zimne. Źle, gdy brat bratu wilkiem, gdy tyle obojętności, niechęci, zawiści, agresji. Dlatego chcemy w tym różańcu wołać o lepsze jutro i o przemianę ludzkich serc. O przemianę najpierw mojego serca. Twojego serca. I chcemy, Boże, abyś Ty przez też tą modlitwę, przez nasze czyny, naszą przemianę czynił coraz więcej serc dobrymi. Przez ręce Maryi, przez ręce świętego Jana Pawła II, przez ręce świętego Andrzeja Boboli, którego też liturgiczne wspomnienie dzisiaj przypada. Przez ręce naszych świętych patronów, aniołów stróżów, anioła stróża Polski, przez przyczynę naszych zbawionych przodków i dusz w czyśćcu, czekających na zbawienie, chcemy wołać o umocnienie, o przemianę serc, o wielką Bożą obecność wśród nas w tym czasie pandemii. Teraz w chwili ciszy dołączmy nasze intencje.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. O pomnożenie naszej wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Będziemy rozważać część radosną Różańca Świętego. Posłużymy się słowami papieża Jana Pawła II. Bóg objawił jej przez archanioła Gabriela, że stanie się matką Syna, który będzie Mesjaszem, pomazańcem Pańskim. Papież przypomina, że Maryja nie pyta o możliwość spełnienia obietnicy, a jedynie o sposób jej spełnienia. Jednocześnie wypowiedziała pełne wiary: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego, masonerią i poleconymi Tobie. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. W Ain Karim, w czasie spotkania z Elżbietą, jak rozważa święty Jan Paweł II, niejako wybucha jasnym, ożywczym płomieniem wyznanie wiary Maryi. Matka Pana pokazała, że Boża miłość przychodzi na ziemię jako niepojęty i nieodwracalny dar. Ojciec Święty przypomina, że Maryja wyśpiewuje swoje Magnifikat. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego, masonerią i poleconymi Tobie. Tajemnica trzecia, Boże Narodzenie. Papież Polak nauczał, że Boże Narodzenie jest przyjęciem człowieka w całej prawdzie, w jego wielkiej godności obrazu i podobieństwa Bożego, ale także w jego dziedzicznej grzeszności, w jakiej Bóg przyjmuje człowieka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego, masonerią i poleconymi Tobie. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa Bogu Ojcu. Tajemnica ofiarowania w 40 dniu po narodzeniu Dzieciątka Jezus prowadzi nas wspólnie z Maryją i Józefem do świątyni jerozolimskiej. To tam, pośród rytuału przewidzianego prawem Mojżesza, nagle rozbrzmiewa głos starca Symeona. Na znak tego dziecięcia światłość stanie się na ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego, masonerią i poleconymi Tobie. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa. Radosne opowiadanie o 12-letnim Jezusie w świątyni jerozolimskiej odkrywa również dramat. Jak uczył święty Jan Paweł II, ukazuje się on tutaj w swej boskiej mądrości i zasadniczo jako ten, kto naucza. W ten sposób zapowiada ewangeliczny radykalizm, który w obliczu bezwzględnych wymogów królestwa wykracza ponad najserdeczniejsze nawet ludzkie więzi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego, masonerią i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Daj mi usłyszeć Twój głos, rozpoznać go. Daj mi wybierać Twe słowa pośród tysiąca słów. Daj mi zobaczyć Twą twarz, zatrzymać wzrok. Słyszysz, co smakujesz i co liczysz, co
Módlmy się. Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Spraw, abyśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Związanego do nabożeństwa różańcowego. Matce Bożej, polećmy wszystkie intencje, w jakich dzisiaj modli się papież Franciszek.
pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas zawsze oddawaj. Amen. Moi drodzy, jeszcze 5 minutek, bo w planie jest jeszcze króciutkie słowo. Ja chciałem się tylko króciutko odnieść. Można usiąść, jak ma ktoś na czym. Chciałem się odnieść do tej naszej akcji, o której wspomniałem przedtem. Mianowicie modlitwa o zmianę ludzkich serc. Modlitwa o lepsze jutro. Ja już to mówiłem na antenie. Mówiłem to już na naszych transmisjach Boska Szczepionka. Ale króciutko powtórzę, że gdzieś tam docierały do mnie różne głosy od osób, ale też z mediów w różny sposób. No właśnie, że pandemia trwa i wyzwala się w nas, w społeczeństwie mnóstwo takich dziwnych rzeczy, niedobrych rzeczy, takich dziwnych mechanizmów, takie syndromy, w których właśnie zaczynamy... jakby to powiedzieć jednym słowem, widzieć w drugim człowieku niebezpieczeństwo. I oczywiście, że służby medyczne, nie wiem, pracujący w szpitalu są narażeni na tego wirusa, tak. Ale z bohaterów wielu z nich robi teraz chodzącą zarazę i odsuwają się od nich, nie chcą z nimi jechać, nie wiem, w windzie, w autobusie, wypraszają ze sklepu. Mówię tutaj tylko, rzucam jakieś obrazki. Tak więc gdzieś to porusza mnie tam wewnętrznie, że jesteśmy do tego zdolni. Oczywiście, że mamy dbać o swoje zdrowie, ale nie możemy kogoś, kto dotychczas był moim kolegą, sąsiadem, nie można nagle zrobić z niego wroga. Popatrzcie, co się dzieje w naszym kraju z racji wyborów prezydenckich, zresztą jak z racji każdych wyborów. No właśnie, jakieś różne przeciwstawne fronty i tak dalej. Można mieć tam swoje jakieś polityczne, powiedzmy, skojarzenia, sympatie i uwarunkowania. Natomiast popatrzcie, że to się sprowadza na dół i no właśnie ten jest z lewicy, ten jest z prawicy, ten jest liberał, ten jest konserwatysta. I co się dzieje? I odsuwamy się od siebie. I w naszym sercu robi się blokada. Popatrzmy. No właśnie, ktoś stracił pracę. Spodobało mi się, jest taka akcja, w której no właśnie WOT i inne służby, harcerze w czasie pandemii pomagali tym, którzy na przykład potrzebowali zakupów i tak dalej. No właśnie, nie może być serce zamknięte na potrzebę drugiego człowieka. Nie mogę być obojętny na to, że no właśnie komuś jest źle. I moi drodzy, i ta nasza akcja to jest takie piękne wezwanie najpierw do modlitwy. Do modlitwy, żebyśmy byli przed Panem Bogiem i mówili, nie chcemy takich serc, nie chcemy, żeby nasze serca takie były, nie chcemy, żeby serca wokół nas takie były. Ale zawsze jest drugi krok, wystarczy modlitwa. Drugi krok to jest to, że ja zmieniam myślenie, że ja zaczynam w inny sposób patrzeć właśnie na ten problem, że ja próbuję mówić, tłumaczyć, że ja żyję w taki sposób, który uwalnia też w innych dobre serce. I na koniec popatrzmy na dwóch bohaterów. Święty Jan Paweł II, popatrzmy, że on wcale nie miał lekko, że i stracił bliskich, rodziców, brata i cały ten czas II wojny światowej, później komunizm, w końcu zostaje papieżem, ale to wcale nie jest taka sielanka. Popatrzmy, przebacza swojemu napastnikowi, swojemu zamachowcy. Popatrzmy, do końca chce być na posterunku, chce być dla ludzi, choć już nawet na końcu nie może nic mówić. Popatrzcie, czy to nie jest przykład serca, które powinno nas inspirować. I ostatni obrazek, święty Andrzej Bobola z niedalekiej Strachociny pod Sanokiem.
To również może żyjący dużo wcześniej, ale niesamowity przykład kapłana, prezbitera, który ma serce, które bardzo, bardzo chce, któremu bardzo zależy na tym, żeby była jedność. On za jedność między katolikami i prawosławnymi oddał życie. Nie wiem jak to nazwać, patrol, partyzantka, ci kozaccy zbóje i dranie, którzy go złapali i później katowali, torturowali. Zrobili to dlatego, że Andrzej nawoływał do jedności w Kościele, do jedności z papieżem. I to jest niesamowity przykład tego, że za tą jedność między nami, za to braterstwo, za tą solidarność też można w jakiś sposób się ofiarować, można coś stracić, może nie życie, ale coś stracić. Nie boimy się stracić, bo to jest konkret, ale też to karmi nasze serce i to serce chce dalej, i to serce chce więcej i zapalają się kolejne serca i tego wam życzę i o to się módlmy wspólnie, żeby się serca zmieniały. Najpierw nasze, a później wokół nas. Amen. Dziękuję ślicznie wszystkim, którzy pozwolili nam tutaj przeżyć tę chwilę. Tutaj dzielna ekipa Radiofara, TV Fara. Bardzo wam dziękujemy, że mogliśmy zrealizować te nasze uwielbienia w piątek, w sobotę, że mogliśmy pójść w świat z tą naszą modlitwą, z tym naszym śpiewem, muzyką, ale też dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali, słuchali, którzy właśnie tą domówkę u świętego Jana Pawła II chcieli przeżyć z nami. Bądźcie pozdrowieni, Pan Jezus was kocha, święty Jan Paweł II się za nas tam z góry modli i jest prawdopodobnie z nas bardzo dumny. Kończymy. Dobranoc. Jak mówi Jan Paweł II z okna na Franciszkańskiej, idźcie już spać.